Pani Sabina Siuraszkiewicz, Centrum Kultury Tworków, między innymi. Otóż to właśnie, to się tak funkcjonuje, ale przede wszystkim bardzo Pani doświadczona w takich wydarzeniach jak to, kultywujących tą tradycję. Choćby te wydarzenia z kiszeniem kapusty, to mi się zawsze kojarzy. Aldona Krupa Gawron, to Pani dobrze znana osoba. Tak, oczywiście, znamy się od wielu lat. Aldona jest wspaniałym człowiekiem, który pięknie utrzymuje tradycję, która jest szczególnie tutaj bliska naszej ziemi raciborskiej. Te śląskie tradycje, one właśnie mają swoją specyfikę. Tutaj też jest dużo ludności napływowej w tym rejonie. Dla nich to wszystko były nowości. Jak wygląda ta kultura? Zgadza się i myślę, że tutaj jest niesamowicie ważna rola naszej Aldony, że pokazuje osobom, które nie urodziły się tutaj, albo urodziły się, a ich rodzice przyjechali ze wschodu najczęściej, to jaka piękna jest kultura śląska, bo jednak ona gdzieś tam jest w zaniku niestety. W gminie Krzyżanowice nawet podejrzewam, że jest silniej, jeżeli chodzi o zachowanie tych tradycji, aniżeli tutaj w samym Raciborzu. Zdecydowanie moim zdaniem Racibórz jest taką enklawą, gdzie śląskość jest w zaniku, tak jak już mówiłam wcześniej, więc każdy przejaw dbałości o tradycje, o lokalne zwyczaje, o stroje przede wszystkim, o przybliżanie urody i piękności tego wszystkiego, co jest związane ze strojem śląskim, jest niesamowicie ważne i piękne. Czy nie powinny współczesne młode panny zazdrościć tamtym pannom, bo żeby zdobyć rękę takiej młodej dziołchy, to nie było tak łatwo? Czy mogłyby zazdrościć? Myślę, że niekoniecznie, ale teraz mamy łatwiej, piękniej, sympatyczniej. Wtedy to było naprawdę trudne. Wszystko było trudne, życie było trudne. Trudniejsze, o wiele trudniejsze niż obecnie. Dzięki bardzo Pani Sabino. Dziękuję bardzo.